Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim. Panie burmistrzu, po emisji materiału o pani Marii i jej niepełnosprawnym synu, którzy w opłakanych warunkach żyją w wielkiej wsi koło Tarnowa, sprawą zainteresowały się duże ogólnopolskie media. W oświadczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czytamy, tu będę cytować, ośrodek nie jest uprawniony do udzielania jakichkolwiek informacji na temat charakteru, wysokości czy zakresu udzielanej pomocy. Jednocześnie Agata Biernacka, która podpisała się pod tym oświadczeniem, informuje, i tu znów cytat, że ośrodek może realizować formy pomocy przewidziane ustawowo, nie ma jednak możliwości zaspokajania wszelkich oczekiwań oraz żądań mieszkańców wykraczających poza formy pomocy wskazane w ustawie i nie mieszczących się w możliwościach finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Panie burmistrzu, a ja tak po ludzku chcę zapytać, czy tej kobiecie i temu synowi można jeszcze jakoś dodatkowo pomóc? Oczywiście, że tak. Pani dyrektor, widzę, że tu napisała, że raczej, żeby nie ujawniać to, jaką pomoc udzielamy i na każdym etapie nigdy nie jest pomocy za dużo. To, że są ciężkie warunki, to wiem. Byłem tam osobiście rok temu, dwa lata temu, kiedy były naprawdę bardzo poważne sytuacje. W miarę możliwości poprosiliśmy wtedy panią, jeżeli tylko ma jakiś problem, żeby przyszła do gminy, zgłosiła, czy napisała prośbę o pomoc. Wszystkie prośby do tej pory, jakie zostały napisane przez panią Marię, zostały spełnione, czy to do zakupu opału, do zakupu węgla, do zakupu i wymiany okna. Czyli gmina pomaga. Czyli gmina pomaga. To nie jest tak, żeśmy tych ludzi zostawili całkowicie samych. Natomiast... Można pomóc bardziej? Można pomóc bardziej, jeżeli chodzi o gminę i w ramach naszych możliwości może mamy, może źle się wyraziłem, natomiast w ramach prawa, bo trzeba spełniać też dodatkowe warunki, żeby uzyskiwać pomoc, po prostu niskie dochody, takie inne rzeczy. Ta sprawa nie jest taka jednoznaczna. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ona wymaga wyjaśnień, ale nie na antenie radia, nie na antenie mediów społecznościowych, dlatego że dzwoniąca osoba, dobrze by było, żeby też brała udział z nami w tej dzwoniąca dyskusji. Dzwoniąca do mediów, to ma tak, na dzwoniąca myśli? Osoba do mediów, żeby brała udział w tej dyskusji, bo strasznie bym chciał zapytać, co ta pani, czy ten pan, nie wiem, kto to dzwonił, zrobili dobrego, mieszkańcy, mieszkając w tej wsi, żeby tym ludziom pomóc. My, co możemy, pomagamy, będziemy pomagać i nigdy nie zostawimy tych państwa samych. I ponadto chciałem jeszcze też zaznaczyć, że ta pani ma dwóch synów, którzy też powinni od czasu do czasu mamę odwiedzić. Jeden z nich jest kuratorem, który został mu przyznane to przez sąd rodzinny, kuratorem i opiekunem tej rodziny. Dlatego proste pytanie, gdzie oni są? Panie burmistrzu, a propos telefonów, to było ich troszkę przed tym programem. No i między innymi ktoś z Wojnicza pyta, co dalej, co w sprawie spornych, pamiętamy, kurników w Biadolinach będą, czy nie będą? Biadoliny Radłowskie, troszeczkę się to uspokoiło, szanowni państwo, i może i dobrze, ale z drugiej strony inwestor wystąpił o zmianę warunków budowy, to znaczy 6 kurników ma powstać 4. Co to oznacza? To oznacza, że cała procedura musi ruszyć od nowa i opinie środowiskowe i to wszystko, żeby my mogli wydać opinię, musimy zebrać wszystkie opinie różnych instytucji. Dlatego sprawa jest rozwojowa, sprawa jest w toku, natomiast... Co to oznacza, panie burmistrzu, kiedy kurniki w takim razie powstaną? Z jakim opóźnieniem? To znaczy, no my co możemy robić, to robimy. To znaczy się, co ja mogę zrobić. Do pewnego momentu mogę mówić, że ich nie ma, że nie będą, że ten. Natomiast jeżeli wszystkie opinie RDOŚ-u, wszystkich innych instytucji będą pozytywne, ja stanę przed poważnym problemem, bo w takim układzie nie mogę odmówić inwestorowi budowy tych kurników. Dlatego będziemy widzieć, proszę tak troszeczkę jeszcze się poczekać, zobaczymy, jak wybrniemy z tej sytuacji. No i kolejny telefon i kolejne pytanie od słuchaczy. Czy ceny za śmieci w Wojniczu mogą być niższe?
Obecnie to 27 zł od oczywiście, osoby. Że to jest bardzo wysoka cena i myśmy naprawdę spędzili kilkadziesiąt godzin z całą Radą Miejską, jak ten problem po prostu załatwić, jak to zrobić. Z budżetu gminy przeznaczyliśmy prawie 800 tysięcy, 760 tysięcy. Dokładamy do śmieci tylko po to, żeby nie obciążać mieszkańców tak wysoką kwotą. 27 zł to jest naprawdę duża kwota. Mogą być mniejsze, tylko my wszyscy, nie tylko może i mieszkańcy Wojnicza, bo to jest problem ogólnopolski. Jeżeli będziemy po ludzku i po prostu sumiennie podchodzić do obowiązków, jeżeli każdy zapłaci śmieci, tak jak w Wojniczu na 13,5 tysiąca ludzi, zadeklarowanych jest 10 100, to te ceny są 27. Gdyby 13 tysięcy było zadeklarowanych, wtedy ta cena mogłaby być nawet i 22 i 23 złote. Ja myślę, że dojdzie to do świadomości nas wszystkich mieszkańców, że po prostu każdy jest równy według prawa i każdy musi niestety swoje obowiązki wykonywać. I cały czas na to liczymy, na refleksję i na to, żeby mieszkańcy po prostu się zadeklarowali, ci, którzy jeszcze do tej pory tego nie zrobili. My znowu ze swej strony zaczynamy bardzo mocne kontrole. Będziemy to robić, czynimy to. W jaki sposób? W taki sposób, że na tym przoku, gdzie odbieramy w sobotę dodatkowo, w środę i w soboty śmieci, po prostu przyjmujemy je za okazaniem dowodu osobistego, dlatego że no musi to być tak zrobione. Przedtem nie wiedzieliśmy, skąd te śmieci przychodzą do gminy Wojnicz, skąd przyjeżdżają. Po drugie, będziemy po prostu... Nie obawia się pan, że wskutek takich kontroli śmieci będą znów lądować w lasach albo przy brzegu Dunajca? Właśnie tego się obawiam i to jest właśnie cały problem w tym wszystkim, że przy tak silnych kontrolach i tym, że będziemy wysyłać pisma do domu, tam gdzie będziemy widzieć, że jest zameldowanych więcej osób, a płacących jest mniej, że przy tej sytuacji mogą te śmieci znaleźć się nie tam, gdzie powinni, no ale dlatego apeluję do mieszkańców, płaćmy wszyscy solidarnie, wtedy będzie naprawdę dobrze i każdy będzie miał taniej. Temat z ostatniej sesji, panie burmistrzu, czy to prawda, że przedszkole publiczne w Łoponiu poprowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, a jeśli tak, to dlaczego takie zmiany, skąd? To znaczy, myśmy ten problem ruszali już rok temu i szliśmy w tym kierunku. Bo tam były między innymi problemy personalne, przypomnijmy. Tak, jeden budynek to był, jedna dyrekcja, jedna kuchnia i to jest takie najlepsze rozwiązanie na dzień dzisiejszy. I faktycznie na ostatniej sesji Rada Miejska przegłosowała, żeby to stowarzyszenie przekazać, nie likwidować, przekazać Stowarzyszeniu Szkół Katolickich z całym dobrodziejstwem, to znaczy wszyscy nauczyciele z kuchnią, ze wszystkim, zmian żeby nikt... personalnych nie będzie? Nie powinno być, chyba że któraś osoba nie wyrazi zgody w pracy, nie wyrazi chęci pracy po prostu pod stowarzyszeniem. Natomiast pani prezes Stowarzyszenia Szkół Katolickich zadeklarowała na tej sesji, że wszystko przejmuje i z przyjemnością poprowadzi to wszystko. Od 1 lutego w ramach awansu wewnętrznego, to jest komunikat ze strony internetowej Urzędu Miasta w Wojniczu, stanowisko sekretarza gminy objęła pani Agnieszka Dąbroś. Skąd te zmiany? Tak, w zeszłym roku za porozumieniem stron i na własną prośbę odeszła pani sekretarz z Urzędu Miasta i Gminy Wojnicz. Byliśmy dosyć długo, prawie rok bez sekretarza i dlatego postanowiliśmy, że nagrodzimy, bo to jest nagroda i za sumienną, solidną, 20-letnią pracę tą funkcję pełnić będzie teraz właśnie pani Agnieszka Dąbroś i cieszymy się bardzo, została przyjęta bardzo ciepło na sesji, także mam nadzieję, że już ta współpraca taka i praca w ogóle organizacyjna w samym Urzędzie Miasta się już teraz poprawi, dlatego że będzie miał tą pracą ktoś kierować. Po 10 latach do kina Wawel w Wojniczu powróciły seanse filmowe. Obiekt otwarty po modernizacji. A ja pytam, jak zainteresowanie? No duże. Ja powiem, że przerosło to wszelkie oczekiwania. Wczoraj mieliśmy awarię i musieliśmy odwołać te wszystkie seanse, natomiast do dnia wczorajszego wszystkie seanse, które... Co to za awaria, panie burmistrzu? Coś z ekranem się porobiło. Nie wiem jeszcze dokładnie, nie zdążyłem z panem dyrektorem dzisiaj porozmawiać. Jedynie to, co wiem, to z mediów.
z Facebooka, że odwołuje, ale porozmawiam. Po prostu jakaś mała pewnie awaria. Natomiast do dnia wczorajszego czy dzisiejszego wszystkie seanse, które się odbyły, to były pełna publiczność, pełne kino. Ja wiem, że my nie mamy tego kina bardzo licznego, ale te 110 osób wchodzi. Także to jest dużo i jeżeli będzie się to cieszyło takim powodzeniem, to gratuluję panu dyrektorowi pozyskania środków zewnętrznych, wyremontowania tego kina Wawel, zakupienia projektora cyfrowego i możemy wyświetlać te najnowsze filmy, które się ukazują u nas. No i jeszcze jedno na koniec. Znów komunikat. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i pan serdecznie zapraszają wszystkich przedsiębiorców działających na terenie gminy Wojnicz na spotkanie, które jutro o godzinie 10 w Domu Grodzkim w Wojniczu. Czego będzie dotyczyło? Właśnie, ja z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam wszystkich przedsiębiorców z gminy Wojnicz. Będzie pracownik ZUS-u, który będzie wyjaśnił pewne sprawy, jakie zmiany nastąpiły. Formalności. Tak, będzie pani z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, będzie pan dyrektor. Bardzo serdecznie zapraszamy. Na pewno będzie można zadać kilka pytań. Na wszystkie pytania postaramy się nam odpowiedzieć na te w Domu Grodzkim i mam nadzieję, że takie spotkania rozpoczną, taki cykl tych spotkań, bo nieraz marzyłem o tym, żeby z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy Wojnicz przynajmniej dwa razy w roku doszło do takiego spotkania, bo też my chcemy wiedzieć, jakie oni mają problemy, jakie mają kłopoty, jakie mają oczekiwania od Urzędu Miasta, dlatego serdecznie zapraszam. Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk z nami w poniedziałkowy poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę.